Witajcie w kolejnym filmie z CSGO, a dzisiaj zajmiemy się ustawieniami dźwięku w CSGO, czyli dość ważna sprawa. Jest to odświeżenie poradnika sprzed kilku lat, tego czasu sporo się zmieniło, bo chociażby wyszedł nowy system audio do CS-a, więc niektóre wartości komend się zmieniły się niektóre ustawienia, więc myślę, że warto odświeżyć ten poradnik i zajmiemy się w nim ustawieniami dźwięków w Windowsie, ustawieniami dźwięków w karcie dźwiękowej oraz ustawieniami dźwięków w CSGO, a na sam koniec kilka komend, więc tyle samym wstępu, przechodzimy. Więc na początek zajmiemy się ustawieniami Windowsa, więc przechodzimy sobie do pasku zadań. Tutaj jest taki głośniczek, klikamy na niego prawie wszystkie myszy i przechodzimy do dźwięki. Otworzy nam się takie okno i na sam początek możemy przejść do zakładki komunikacja i tutaj zaznaczyć opcję nic nie rób, żeby jakieś dźwięki Windowsa, czy też dźwięki powiedzmy wysyłania wiadomości na Steam, otrzymania wiadomości na Steam i tak dalej, żeby te wszystkie dźwięki nie wpływały nam na głośność CSGO. Teraz przechodzimy do zakładki odtwarzanie i tutaj szukamy swojego urządzenia audio, z którego korzystamy. Klikamy na jego prawym wszystkie myszy i przechodzimy do zakładki właściwości. Teraz przechodzimy do zakładki zaawansowane i w formacie domyślnym wybieramy dwukanałowe 24 bity 48000 Hz. Dlaczego coś takiego wybieramy? Wybieramy to dlatego, że wszystkie dźwięki w CS-ie, jak i w Windowsie, jak i na stronach, czy też w tej chwili na YouTubie, są odtwarzane właśnie w takiej jakości. Jeśli ustawimy inną jakość, to wtedy nastąpi przepróbkowanie, w związku z czym stracimy na jakości. Więc to jest opcja, którą wybieramy. Jeśli wybierzecie na przykład więcej, no to nie to, że będziecie mieli przepróbkowanie, to może to też zmniejszyć FPS-y w CSGO, ponieważ w czym wyższa jakość, tym większe zużycie komputera. Tak więc tutaj wybieramy dwukanałowe, 24-bitowe, 48000 Hz. Zatwierdzamy. Przechodzimy jeszcze raz do właściwości i teraz przechodzimy do zakładki dźwięk przestrzenny albo ulepszenia, dodatki, coś w tym stylu może być u Was. Na różnych kartach dźwiękowych, na różnych sprzętach może to się nazywać inaczej. Co w tej zakładce robimy? W tej zakładce wyłączamy wszystkie możliwe efekty, jakie tutaj są, tak jak ja tutaj mam zrobione. Wyłączamy wirtualny dźwięk przestrzenny, jakieś podbicia basów, jakieś efekty różne takie, ponieważ robimy to z trzech powodów. Po pierwsze, może to wpłynąć źle na pozycjonowanie dźwięków w CS-ie. Po drugie, może to wpłynąć na opóźnienie dźwięku, ponieważ ulepszenie musi się jakoś przetworzyć. Ten dźwięk jest przetwarzany, jest ulepszany, więc na pewno jakieś opóźnienie jest. A po trzecie, może nam to również spowodować spadki FPS-ów, szczególnie na słabszych komputerach, ponieważ ten dźwięk się jakoś przetwarza, więc musi używać jakiejś zasoby komputera. Więc tutaj wyłączamy wszystkie efekty. Teraz możemy przejść do naszej karty dźwiękowej. Zanim do tego przejdziemy, warto zaktualizować sterowniki do własnej karty dźwiękowej. Nawet jeśli macie taką wewnętrzną Realteka, to zaktualizujcie sterowniki. Na początek warto sprawdzić w ogóle, z kiedy mamy te sterowniki, kiedy ostatnio aktualizowaliśmy. Więc żeby to zrobić, przechodzimy sobie do wyszukiwarki w Windowsie i wyszukujemy menedżer urządzeń. Wyskoczy nam takie okno i teraz rozwijamy sobie wejścia i wyjścia audio. Tu pojawi Wam się Wasz sprzęt, klikacie na niego prawym wszystkim myszy i przechodzicie do właściwości i teraz do zakładki sterowniki. I tu Wam wyskoczy data sterownika. Jeśli jest to jakaś stara data 2015, 14, 13, to warto te sterowniki zaktualizować. Jeśli macie kartę zewnętrzną, to musicie wyszukać sterowniki po nazwie w internecie. Jeśli macie Realteka, to w opisie tego filmu zamieszczę link do najnowszych sterowników. Tak więc to zaktualizujcie, ponieważ może wam to polepszyć jakość dźwięku, może wam to polepszyć nawet i FPS. Mało osób sobie zdaje z tego sprawę, ale stare sterowniki do karty dźwiękowej również mogą wpłynąć fatalnie na FPS-y. Jak sobie zaktualizujemy sterowniki, to przechodzimy do naszej karty dźwiękowej. Jeśli macie Realteka, to będziecie mieli taki pomarańczowy głośniczek w Windowsie, w pasku zadań. Jeśli macie jakąś inną kartę dźwiękową, no to będzie to po prostu inna ikonka. W moim przypadku jest to taka, jest to Asus Xonar U7. To jest moja karta dźwiękowa i takie mam ustawienia. W każdej karcie dźwiękowej ustawienia są podobne, więc nie powinniście mieć tutaj żadnych problemów. Pierwsze co robimy, to robimy to samo co w Windowsie 10, czyli wyłączamy wszystkie różne efekty. W tym podbicie basu, czy też dźwięk 5.1 czy 7.1, czyli dźwięk przestrzenny. Dużo osób ma włączony dźwięk przestrzenny. Tego nie powinniście mieć włączonego, to Wam nie poprawi pozycjonowania dźwięku, nie będziecie lepiej słyszeć, gdzie jest przeciwnik. To fatalnie wpływa na grę. 5.1 i 7.1 jest wykorzystywane do kilku głośników, nie do słuchawek. W słuchawkach mamy tylko dwa głośniczki, więc 7.1 i 5.1 jest po prostu picem na wodę. Wszystkie inne dźwięki podczas gry w CS-a, dodatki wyłączacie. I teraz jest jeszcze coś takiego jak equalizer.
W equalizerze możemy sobie też podbić bas. Jeśli ustawimy niskie tony, jeśli podbijemy sobie niskie tony, to wtedy ten bas będzie większy. Basu nie chcemy również podbijać w CS-ie. Kiedyś swojego czasu grałem sporo na podbitym basie, bo po prostu miałem słabe słuchawki i chciałem mieć nieco przyjemniejszy dźwięk, taki głębszy i tak dalej, ale to tylko skutkowało tym, że bardzo słabo słyszałem kroki, ponieważ miałem podbite złe częstotliwości, kroki są nadawane w innych częstotliwościach i były z tym naprawdę dużo problemów, więc jeśli macie podbity bas, wyłączcie podbicie basu. W equalizerze najlepiej jest ustawić wszystkie tutaj opcje na 0, czyli na flat w moim przypadku. Tutaj różne macie też profile, jest na przykład profil gaming, też tego nie używajcie, to wam nie pomoże w niczym, po prostu ustawcie wszystko na 0 i wyłączcie wszystkie dodatki. Aczkolwiek można się tym trochę pobawić i podbić niektóre częstotliwości, jak na przykład 1000-2000, ponieważ w tych częstotliwościach są nadawane kroki w CS-ie, ale to jest dla zaawansowanych. Tłumaczyłem więcej odnośnie tego w poprzednim filmie oraz na mojej stronie, gdzie link będzie w opisie. Jeśli chcecie się tym pobawić naprawdę, to możecie wejść do opisu tego filmu, kliknąć w link i zobaczyć wyjaśnienie, jak to działa i jak to ustawić, żeby te kroki nieco lepiej słyszeć. Aczkolwiek z aktualnym systemem audio nie bawiłbym się tutaj i ustawił na 0 i wyłączył wszystkie efekty. W tej chwili to już jest wszystko, teraz przechodzimy do CSGO. Tak więc jesteśmy już w naszym CS-ie, gdzie przechodzimy do zakładki menu ustawień i przechodzimy do dźwięku. Tutaj mamy kilka takich oczywistych opcji, jak głośność ogólna, to ustawiacie na ile chcecie, to jest ogólna głośność CS-a, jak sama nazwa mówi. Głośność muzyki w nakładce Steam, czyli jaka ma być głośność muzyki w momencie, kiedy mamy włączony Shift i Tab, kiedy mamy włączoną listę znajomych. Głośność komentatora GoTV, to się tylko przydaje w momencie, kiedy oglądamy majory poprzez CS-a. Tutaj możecie dostosować głośność komentatora. Konfiguracja wyjścia audio, tutaj ustawiamy słuchawki stereo, nie wybieramy żadnych dźwięków przestrzennych i tak dalej, ustawiamy słuchawki stereo. Urządzenie audio, tutaj oczywiście wybieramy urządzenie nasze domyślne, nasze słuchawki. I w tej chwili się zaczyna ciekawie, ponieważ jest opcja zaawansowane przetwarzanie dźwięku 3D. To jest ten nowy system dźwięku, który wyszedł jakiś czas temu do CS-a i jak najbardziej polecam go włączyć, ponieważ jest zdecydowanie lepszy niż ten stary. Stary system dźwięku miał dużo problemów. Jeśli mieliście to wyłączone i teraz ustawicie to na włączone, to możliwe, że będzie wam się dziwnie grało, będzie zupełnie inny dźwięk i ciężko będzie się przyzwyczaić, ale jeśli się przyzwyczajicie, to uwierzcie mi, że będzie znacznie lepiej. Aczkolwiek, jeśli macie naprawdę stary sprzęt, macie powiedzmy poniżej 100 FPS-ów w CSGO, to może być dobrym pomysłem wyłączenie tego dźwięku, ponieważ ten nowy system dźwięku może zabierać więcej FPS-ów. Więc jeśli macie naprawdę mało FPS-ów i zależy wam na każdej klatce, to możecie spróbować to wyłączyć i zobaczyć, ile wam to da FPS-ów. Włącz głos w tej grze, czyli po prostu wybieramy tutaj naciśnij, aby mówić. Głośność VoIP, czyli głośność komunikacji głosowej, ja na 70%, żeby gracze za bardzo mnie nie zagłuszali kroków. Pozycyjny czat głosowy, to jest coś ciekawego, co też doszło niedawno. To sprawia, że czym bliżej jesteśmy kolegi z drużyny, który aktualnie mówi, tym głośniej go słyszymy, czym ktoś jest dalej, tym ciszej. Za bardzo tej opcji nie testowałem, ale jest to dosyć ciekawa funkcja. Odtwarzaj dźwięki, gdy gra jest w tle, czyli czy ma CSGO odtwarzać dźwięki w momencie, kiedy mamy zminimalizowaną grę. I teraz przechodzimy do zakładki muzyka. Głośność menu głównego, czyli muzyka w menu głównym, miałem to wyłączone. Głośność startu rundy, tutaj też mam wyłączone. To jest warto wyłączyć, ponieważ może to nam zagłuszyć naszych kumpli z drużyny w momencie, kiedy rozpoczyna się rundy i kiedy ktoś mówi na przykład, żeby drop mi AVP. Jak ustawicie to na 100%, to możecie tego nie usłyszeć. Głośność końca rundy to jest coś, co miałem wyłączone zawsze i na ostatnim poradniku również mówiłem, żeby to wyłączyć, ale w sumie chyba warto to włączyć, ponieważ to nam daje ostrzeżenie 10 sekund przed końcem rundy, że ta runda się po prostu kończy za 10 sekund. Po prostu 10 sekund przed końcem rundy włączy nam się muzyka i może nam to dać znać, że zaraz się runda kończy, warto zachować broń. Tylko oczywiście warto to ustawić na minimalną wartość, żeby nam to po prostu nie zagłuszyło kroków przeciwnika. Głośność bomby / zakładnika. To chcę mieć wyłączone, ponieważ to włącza dość długą muzykę w momencie, kiedy ktoś podłoży bombę albo ktoś przejmie zakładnika, co również może wpłynąć na słyszalność kroków. Głośność 10 sekund ostrzeżenia to również warto ustawić na minimum. Ja tutaj mam 8%. Dzięki temu będziemy wiedzieli, kiedy wybuchnie bomba, ponieważ 10 sekund przed wybuchem bomby włącza się muzyka i może nam to dać znać, czy zdążymy rozbroić bombę, czy też nie. Głośność kamery pośmiertnej to również chcę mieć wyłączone. Jak to włączymy, to odtwarza nam się dźwięk w momencie, kiedy giniemy.
głośnych muzyki MVP, czyli są to głównie różne music kity, które gracze mają. Możemy to sobie wyłączyć lub możemy to włączyć, ale możemy zaznaczyć tutaj opcję wycisz muzykę MVP, gdy gracze w obydwu drużynach są przy życiu. Więc jeśli tutaj chcemy sobie coś ustawić, to warto włączyć tę opcję, żeby nam to nie zagłuszyło kroku w momencie, kiedy my i nasz przeciwnik żyje. I głośność muzyki strefy zagrożenia, czyli głośność muzyki w Danger Zone. To już ustawiacie jak chcecie. Więc to są ustawienia dźwięków w CSGO, a teraz przejdźmy sobie do kilku komend na dźwięk. Tak więc teraz przechodzimy do ustawień komend odnośnie dźwięku. Jest tu kilka takich podstawowych komend, a jest też kilka zaawansowanych, które warto prawidłowo ustawić, ponieważ mogą one wam zepsuć całkowicie pozycjonowanie dźwięku, jeśli macie ustawione źle. A całkiem możliwe, że macie, bo możliwe, że macie stare konfigi. Więc przechodzimy sobie do tych podstawowych komend. Pierwsza komenda, czyli volume. Dzięki tej komendzie możemy dostosować głośność ogólną gry poprzez konsolę, bez potrzeby wchodzenia do menu gry. Kolejna komenda, czyli voice scale. To jest ta sama komenda co volume, tyle że ta komenda z kolei ustawia nam głośność komunikacji głosowej. I trzecia komenda, czyli voice loopback. Jeśli ustawimy tę komendę na 1, to będziemy się słyszeć w CS-ie, dzięki czemu będziemy widzieli, jak w ogóle nas słychać. Czy warto podgłosić mikrofon, czy nie. Jeśli ustawimy to na 0, to wtedy to wyłączymy. Teraz bardzo ważne komendy, czyli komenda SND Mix Async i SND Mix Ahead. Zaczniemy sobie od komendy SND Mix Ahead. Wiele osób ma ustawioną tę komendę na 0.05 i miało to sens, kiedy komenda SND Mix Ahead domyślnie była ustawiona na 0.1. Od jakiejś aktualizacji w CS-ie ta komenda jest domyślnie ustawiona na 0.025, więc jeśli macie 0.05, to warto to ustawić na 0.25. Jeśli z kolei chcecie mieć więcej, mniejsze opóźnienie, to możecie pokusić się o wartość 0.004. Aczkolwiek, żeby tę wartość użyć i nie mieć z nią żadnych problemów, to musicie wpisać sobie również komendę SND Mix Async na 1. Jeśli będziecie mieli tę komendę ustawioną na 0 i ustawicie 0.004 komendę SND Mix Ahead, to wtedy dźwięk będzie wam się przyciszał. Drugą ważną sprawą jest to, że jeśli macie bardzo słaby komputer i zależy wam na każdym FPS-ie, to powinniście ustawić tę komendę na 0.025 i nie zmniejszać opóźnienia, ponieważ może ma to wpłynąć na ilość klatek. Teraz bardzo ważna komenda SND Headphone Pan Exponent. Wiele osób tę komendę ma ustawioną na 2, żeby słyszeć lepiej kroki. Ustawienie tej komendy na 2 miało sens przy starym systemie dźwięku, z innymi również komendami, kiedyś to podawałem. W tej chwili, jeśli macie samą tę komendę wpisaną, powinniście ją usunąć, ustawić ją standardowo na 1, ponieważ może wam to wpłynąć negatywnie na pozycjonowanie dźwięku. A dlaczego? Dlatego, że ustawienie tej komendy na 2 zwiększa głośność dźwięków, które są przed nami, zostawiając te z prawej i z lewej strony w takiej samej głośności. Więc dla przykładu, jeśli ktoś biegnie przed nami i ktoś biegnie z boku i jeśli te dwie osoby są w tej samej odległości, to osobę przed nami będziemy słyszeć głośniej niż osobę po boku. Drugi przykład, jeśli ktoś biegnie z prawej strony i namierzymy na niego kamerą, to raptem te osoby będziemy głośniej słyszeć niż wcześniej w prawej słuchawce dla przykładu. I przez to możemy myśleć, że ta osoba biegnie w naszym kierunku, gdzieś za ścianą, a tak naprawdę biegnie w zupełnie innym kierunku. Więc tę komendę ustawiacie również na 1. To są kolejne komendy odnośnie pozycjonowania dźwięku. Są to standardowe ustawienia, które powinniście mieć z nowym, jeśli korzystacie z nowego systemu dźwięku. Kiedyś podawałem te komendy, zupełnie one miały inną wartość, ponieważ one były na to stare pozycjonowanie dźwięku. Jeśli macie te komendy dopisane do konfigu, to je usuńcie. Jeśli macie inne wartości niż te, to wpiszcie te komendy w konsolę, żeby po prostu zresetować te ustawienia na standardowe. I tutaj jeszcze zamieściłem dwa dodatkowe bindy. To jest bind, który pojawił się dosyć niedawno. To jest Clutch Mode. Dzięki temu bindowi jednym wszystkim myszy wyłączymy lub włączymy komunikację głosową w grze. Wcześniej trzeba było robić specjalne do tego bindy. W tej chwili po prostu możemy ustawić bind X Clutch Mode Toggle i mamy ten sam efekt. A drugim bindem jest podgłaszanie gry w momencie, kiedy chodzimy na shifcie. Jeśli będziemy chcieli to zresetować, to po prostu wpisujemy bind shift plus speed. I to jest tyle, jeśli chodzi o komendy, jeśli chodzi o cały ten poradnik. Mam nadzieję, że wam się przydało. W opisie tego filmu znajdziecie link do mojej strony, gdzie trochę więcej wyjaśniłem odnośnie ustawień dźwięku. Możecie tam zajrzeć. I to by było na tyle. Zostawcie łapę w górę, jeśli wam poradnik się przydał. I dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.